Witam wszystkich, witam na kanale Arcadian Way. Dzisiaj gościmy trenera Mateusza z Pan Catering. Pan trenuje. Będziemy pokazywać kilka takich podstawowych ćwiczeń, którymi Mateusz katuje mnie na co dzień. Tak, żebyście też mogli zrobić sobie lekką rozgrzewkę, lekkie ćwiczenia i tyle tytułem wstępu, Mateusz. No tak, będzie tych trochę filmików, także przygotujcie się na fajną zabawę. Robimy to dla osób, można powiedzieć, nieprofesjonalnych, ale nie też typowych amatorów, bo jak widać, tutaj Arkadiusz zrobił sylwetkę, można powiedzieć, że bardzo dobrą, także spokojnie zobaczcie sobie, będziemy wrzucać, Arek będzie pewnie wrzucał filmiki co jakiś czas. Skupimy się na dolnej części, na górnej części, może zrobimy jakąś tabatę na spalanie tłuszczu i na pewno będziecie zadowoleni, piąteczka. I mam nadzieję, że ujęcia będą super, bo tutaj mamy profesjonalnego pana Mateusza, który będzie nam wszystko ładnie zgrywał. Tak, spójrzcie, jaki mamy sprzęt piękny, także można powiedzieć, że jestem przytulony do kamery, tak jak lubię, i będziemy pokazywać naszą tutaj gwiazdę. Arkadiusza. Dobrze. To co, startujemy? Startujemy. A to jedziemy, choć sobie rączki, góra, dół, na początek rozrzeweczka standardowa. Można powiedzieć takie szybkie wymachy, góra, dół. Tu mamy naszą piękną mokę. Mokka, przedstaw się, jesteś tutaj pieskiem naszym rodzinnym. O właśnie, piękny buziuczuk, tuki, tuki. Dobra, szeroko, na boki. Czyli zobacz, ja mogę też jakby preferować tutaj pracę rąk, pokazywać na boki, super. Dobra, teraz pasuję do przodu. No, ważne, żeby na samym początku zawsze się rozgrzać, chociaż trochę, podnieść trochę temperaturę ciała, żeby ukrwienie też było dużo lepsze. I później stopniowo sobie zaczynać ćwiczenia do tyłu. My sobie pokażemy w filmikach po 5 różnych ćwiczeń na daną partię mięśniową. Można to robić wedle uznania po 15, po 20 powtórzeń, po 10, w zależności kto jak jest mocno wyćwiczony. Dobra, teraz szeroko, sam biceps. Arek, jak widać, tutaj niedawno wstał i do góry. Widać, że tutaj śpioszek mały, ale to nic. Z Arkiem ćwiczymy 3 razy w tygodniu. Staramy się ćwiczyć 3 razy w tygodniu. I tak naprawdę, jak widać, efekty są bardzo ładnie. Ile, Arek, zjechałeś? To zależy, w jakie dni, ale tak powiedzmy, no jest to 13. Tak? 13 jest, piękna liczba. Dobra, i dokręcamy. No tak, bo wiadomo, że waga się waha, także codziennie ważenie jest też dosyć uciążliwe dla umysłu, ale zawsze się wyciąga taką średnią z tygodnia, z 2 tygodni, wtedy wiadomo, czy idziemy w dobrą stronę. Dobra, łączymy sobie. Dobra, teraz lekki rozkrok, pochylamy się i lewa, prawa stopa. Można spojrzeć też, jakie trener tu ma skarpetki kolorowe. Tak. O. No i fajnie. No i dobra, i góra. Nawet bioderko sobie polecimy, raz lewa, raz prawa. Dobra, teraz schodzimy na dół, siadamy pośladkiem i przerzucamy sobie stopy raz na prawą, raz na lewą. O, tutaj muszę uważać na kamerzystę sobie, tak można powiedzieć, że usiądę. Na operatora drugiego. No, ważne, żeby tutaj właśnie kolanami dotykać ziemi, jak mamy możliwość, to też zależy od... Uuu, jakie słodkie. Od tego, jaki to ma zasięg. Dobra, ok, i połóż się teraz na plecy. Kolana do góry, ręce w górę i same napięcia brzucha zrobimy sobie. O, same napięcia brzucha. Broda nie dotyka klatki, staramy się nie ciągnąć właśnie odcinkiem szyjnym, tylko bardziej mięśniami brzucha. Możemy sekundę, 2 sekundy przytrzymać i powoli opuszczamy, czyli powoli wracamy na dół. I teraz Arusz, robaka zrobimy. Znasz robaka, robak leżący na plecach. Na przemian tutaj sobie robimy raz nogę, raz rękę do tyłu. Ważne, aby odcinek lędźwiowy był mocno wbity w matę. Brzuch napinamy jak najmocniej. I to też jest fajne ćwiczenie na samym początku, żeby aktywować mięśnie brzucha. Bo następny zestaw ćwiczeń, jaki pokażemy, to będzie zestaw na górną część ciała, czyli klatka piersiowa, mięśnie naramienne. Może troszkę zahaczymy o triceps i biceps. Muszę powiedzieć, że to ćwiczenie dla mnie, jako do osoby, która od razu miała problemy z lędźwiami, było też super. No właśnie, no na odcinek lędźwiowy też jest bardzo fajne ćwiczenie, także polecamy, jak ktoś ma problemy w odcinku lędźwiowym. Teraz wiadomo, praca siedząca, praca z domu, praca zdalna. Można sobie w przerwie zawsze zrobić takiego robaka. 2-3 minutki po 3 serie, te trochę odcinek lędźwiowy odpoczniemy, mięśnie brzucha wzmocnimy
Już jest fajny zestaw. Dobra. I prosimy, proszę o powstanie, łyczek wody, sekunda przerwy.